Dzień dobry, tu Złomnik. Jesteśmy na zlocie Forza Italia. Niektórzy na to mówią polski zlot nad Lago di Como. Jest Lago di Como za mną. Spójrzcie. Idziemy od razu zobaczyć najciekawszą część, czyli poświęconą motoryzacji hiszpańskiej. Jak wiadomo, Forza Italia, czyli motoryzacja hiszpańska. Do przodu, idziemy. Tu jest najciekawsza sekcja, sekcja motoryzacji hiszpańskiej. Stoją więc same Seaty. Tu jest napisane Coches Clásicos Wrocław, to znaczy autokomis samochodowy we Wrocławiu, prawdopodobnie. Są trzy, z czego jeden jest tak ciekawy, że aż drżę z ekscytacji. Idziemy go zaraz obejrzeć. Znaczy, już kiedyś widziałem taki samochód, ale to było dawno i nieprawda. To było w czasach, kiedy one jeszcze jeździły po Hiszpanii, a w tej chwili to są piękne klasyki. Jest straszny tłok, więc nie jest wcale łatwo. No więc to jest Seat 800, po hiszpańsku El 800. Który to jest po prostu Fiatem 600 w wersji czterodrzwiowej. I teraz dlaczego coś takiego powstało? Jak Hiszpania budowała swój przemysł motoryzacyjny od lat 50. z Seatem, to generał Franco naciskał, żeby wszystkie samochody produkowane w Hiszpanii były czterodrzwiowe, żeby były praktyczne, żeby były rodzinne, żeby były na taksówkę dobre. I stąd powstały takie właśnie interesujące koncepcje jak czterodrzwiowy Seat 600 pod nazwą 800. Szkoda, że nie widać lepiej tej 800, bo jest wyjątkowo ciekawa. 30 lat jeździła po Barcelonie jako taksówka, potem ktoś ją odkupił i przemalował na kolor taki biało-beżowy. Nie wiem, czy wszystkie Seat 800 miały drzwi otwierane przednie do tyłu jak Serena 104, ten akurat na pewno ma, więc taka ciekawostka. No i miejsca tutaj nie jest za dużo jak na taksówkę, ale Hiszpanie są dosyć mali, zresztą w latach 60 w ogóle byli malutcy. I tego powstało strasznie mało, bo to kompletnie nie miało sensu właściwie ten samochód, on jak powstał na zasadzie musimy to robimy. Więc zrobiliśmy i oto jest. Ale rzeczywiście to jest mało popularne. No więc wszystkie trzy są na sprzedaż, jak się dowiedziałem tutaj od właściciela, bardzo miły pan z Niemiec. I wszystkie trzy są za te same pieniądze, czyli za dyszkę euro. Podobno z tych trzech ten środkowy jest w najlepszym stanie. Jest po renowacji w latach 80. bardzo ładnej zresztą renowacji, jak na hiszpańskie standardy oczywiście ładnej, ale wygląda świetnie. Napompowany maluch. Kolejna obrzydliwa naklejka tego typu, nie wiem co to za straszna moda, żeby coś takiego sobie naklejać. Odradzam zdecydowanie. W każdym razie napompowany maluch. Sam nawet właściciel nie jest do końca pewien, gdzie ma silnik, czy z tyłu, czy z przodu, czy za tylnymi siedzeniami, czy za przednimi. Nie wiadomo tego do końca. W każdym razie, o tak się on prezentuje. Jest to Fiat 133. Tak twierdzi właściciel. Ja mu nie wierzę, bo wiem, że takiego Fiata w ogóle nie było, także to jest jakaś zmyślona historia kolejna. Tu obok 600 Multipla. Tutaj też nie ustają dyskusje co do tego, gdzie jest przód, a gdzie tył. Niektórzy twierdzą, że to jest tył, inni, że tył jest tamtej strony. Jaka jest pana ulubiona włoska marka? Zdecydowanie Volvo. Nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle nie ma żadnych tutaj. To jest jakiś kompletny skandal. O, tu jest fajny zestawik. Jest Uno 1.4 z tym czarnym spodem. Ktoś ostatnio mi mówił, że to nie było poszerzenie, tylko to było pomalowane. Rzeczywiście to jest pomalowane. Uno 1.4. Cena 3900 zł jest do sprzedania. Jak wiadomo, 1.4 w Uno to jest też ten wzmocniony. Wszyscy mówią, że to było bardzo szybkie, niezwykle wyjątkowo żwawy samochód. Także myślę, że wart tych 390 zł, który jest wystawiony zdecydowanie. Obok stoi Fiat Panda, którego ostatnio oglądałem na Youngtimer Warsaw. Fajny egzemplarz, elegancko wylepiony. To mi się właśnie podoba w Fiatach Panda, kiedy są takie prawdziwe. Nienawidzę odrestaurowanych Pant jedynek, to jest jakieś zakażenie w ogóle. To jest super, natomiast egzemplarz jest taki właśnie realny, taki życiowy. I w ogóle Panda jedynka przedliftowa, czyli taka prawdziwa, jak to niektórzy mówią, to już jest duża rzadkość. Jak rozpoznać prawdziwą Pandę jedyneczkę? Po tym, że z tyłu zamiast sprężyn ma, proszę Państwa, reszor. Reszor ma, o tu jest z tyłu reszor widać. I dzięki temu wiemy, że Panda jedyneczka to jest ta prawdziwa, a nie już ta taka poliftowa, która już nie jest taka śmieszna. Ale tu jest najładniejsza 500 w postaci eksponatu razem z przyczepką. Ładna rzecz. Przypinamy sobie taką przyczepkę z 500 w tym stanie za samochodem. Jeździmy sobie, obwozimy po mieście, pokazujemy. Super sprawa, nie trzeba jej restaurować. I tak się wszystkim podoba, i tak się wszyscy cieszą. Tak jest po prostu najłatwiej, najszybciej. W ogóle zwracam uwagę, jakie tu są piękne dziury, które przeszły i przez maskę, i przez błotnik. To się rzadko widzi, żeby dziury były aż tak estetyczne. One jakby upiększają ten samochód. O, tutaj też jakie super dziury. A spójrzcie tutaj. Tutaj zapewne kapała po prostu woda. I widać wyraźnie, jak woda wyżarła, wyerodowała tutaj w blasze takie dziury. To naprawdę dodaje temu samochodowi mnóstwo uroku.
O, jest mem z multiplą za wycieraczką, zobaczcie. Co zrobić, by dostać dobre pieniądze za multiple? Zezłomować. Nie, nie zgadzam się. Tutaj z drugiej strony zobaczmy. Policjant nie wypisał mandatu z litości. Bardzo mi się podoba wystawa memów z multiplami. Nawet fotoradar nie chce strzelić mu fotki. Jeśli myślałem, że nie może być gorzej, Fiat Multipla po tuningu. Ostatnio widziałem Fiata Multipla po tuningu. Był super. Tu Alfa Romeo GTV. No i zwracam uwagę, coś czego mogliście nie wiedzieć. Te lampy w Alfa Romeo GTV to jest jedna lampa i potem dopiero wjeżdża na nią maska w postaci takich okularów i on zasłania. To daje nam efekt tej oto postaci. A normalnie to wygląda tak. Jakbyście nie wiedzieli. No taka ciekawostka w sumie. Bez znaczenia, bo jak ktoś ma Alfę, to o tym wie, a jak ktoś nie ma, to go guzik obchodzi. Kolega mnie namawia, żebym zobaczył Alfę Spider. Alfa Spider Mazovia Cabrio Style. Sprzedam tego Spiderka. Dzień dobry. O, jaki ładny w środku. Nawet wysłałem do pana... Co? Pan nie gadać. Nie, można gadać. O, drewniana gałeczka jest naprawdę fajna. Drewniana kierownica Nardi Torino. Który to jest rok produkcji? Czy to jest ostatnia wersja? 89. Czyli przedostatnia. W strefie Cinquecento jest 5 sztuk Cinquecentów. Każde inne. Jest sportowe, takie można powiedzieć wyścigowe. Jest Sporting, ale jakiś taki chyba podłubany dosyć całkiem dobrze, bo ma jakieś takie felgi niesamowite, chyba od Abarta czy coś, nie wiem dokładnie, wszystko jedno. Tutaj takie Cinquecento, jakie rozdają za darmo na złomie, to takie można spotkać. Tu jest przepiękny Sporting, idealny, czerwony, w pięknym czerwonym lakierze. Potem mamy kolejne czerwone Cinquecento, należące do podobno jakiegoś znanego tam youtubera czy innego idioty. Niech pan stąd odejdzie. W każdym razie też odradzam kontakty z takimi ludźmi. No i kolejne, ostatnie białe też FSM Cinquecento, myślę, że najładniejsze tutaj na tym zlocie. Ale niestety również oszpecone naklejką zawsze gratem, której również wam szczerze nie polecam, jak tak w ogóle można. Również nie polecam wam kontaktu z tym panem. Mogę ci go dać do testu, Rafał. Wprawdzie nie to, żebym cię lubił, ale dam ci go do testu. Dobra, akurat to wytnę to na. Tu Fiat Coupé. Trochę wygląda jak rekin z otwartą paszczą. Największa maska w historii motoryzacji być może. Chociaż pewnie nie, jakby się jeszcze poszukało, pewnie są jeszcze większe. Ale to naprawdę robi wrażenie. No wszystkim robi wrażenie to, że się otwiera razem z reflektorem. Mało w którym samochodzie się otwiera maska razem z reflektorami. Jest Fiat Croma. Kiedyś był taki film Śmierć jak Croma chleba, to pewnie było o tym samochodzie właśnie. Jest Lancia Kappa. Niestety jest wyraźnie jest uszkodzona, ktoś jej ukradł tylne drzwi i w miejscu tylnych drzwi spawał taki kawał po prostu blachy ordynarny. O, to jest fajne. To jest fajne, podoba mi się ten przód. Też piękne wnętrze, niewiele widać, ale spójrzcie na tę tylną szybę. Tylna szyba jest bardzo długa, ale jej fragment jest oddzielony od reszty i się opuszcza. No takiego rozwiązania to jeszcze nie widziałem w żadnym samochodzie. To jest prawdziwa ciekawostka. A teraz idziemy zobaczyć ten najstarszy samochód tutaj. Fiata Viotti 518, czy ile tam jest, z 34 roku. Auto chyba zachowane w oryginalnym stanie, bardzo ładne. Co jest na nim napisane? Marka Lambretta, model LD125. Nie, no ludzie naprawdę nie mają pojęcia, co piszą w ogóle. Przedziwne, a może to Lambretta to jest to? A chyba tak, rzeczywiście, to jest chyba to. I chyba to jest rzeczywiście najstarszy skuter na tym zlocie. Tablica ma z Katowic SK. Od razu rozpoznałem katowickie tablice ze Śląska. Pewnie jakiś Hanys taki skuter kupił i na gruba jeździł na szychtę. Fiat ma pięknie otwierane drzwi, jak do szafy. Wsiadanie dzięki temu jest o wiele łatwiejsze. Spróbuję. Mam nadzieję, że właściciel nie zacznie krzyczeć. Ej, wypatrz to! No nie jest to zbyt wygodny samochód, ale ma bardzo śmieszną dźwignię biegów z opisami słownymi. Generalnie to jest bardzo niegrzecznie wpieprzyć się do kogoś do auta i krytykować te auto. Ale tutaj jeszcze, o ja kopnę w oponkę. Żeby było tak, o, jak na giełdzie w Modenie w 35. I teraz pan musisz kupić. Teraz muszę kupić, tak. Jest to ostatnie spotkanie. Iveco Campagnola, czyli krótka wersja Iveco Massive, czyli samochód zbudowany na ramię Land Rovera Series 3 z silnikiem diesla od Iveco, dostawczaka, czyli auto, które było przestarzałe już w momencie pokazania i to tak już gwałtownie przestarzałe, ale na tym właśnie polega jego urok, ponieważ terenówki są kompletnie ponadczasowe, więc i ten jest zupełnie też ponadczasowy. Czyli niezależnie od tego, ile lat minęło od jego debiutu, zawsze będzie tak samo.
To są ludzie, którzy sobie chcą zrobić zdjęcie z człowiekiem znanym z internetu, z tego, że kręci filmy o głupich samochodach i się przy nich wydurnia. Naprawdę świat schodzi na psy. O, tu jest Ferrari w wersji kombi. Fajna sprawa. Ciekawe, jak się przedstawia bagażnik takiego Ferrari w wersji kombi. Czy on jest naprawdę duży? Czy włożyłbym do niego składaka? Bo to w sumie jest najważniejsza rzecz. Czy do Ferrari w wersji kombi wchodzi składak jubilat? Nie wiem, czy dealer Ferrari Warszawa by mi taki samochód udostępnił na taki test, ale chętnie bym go przeprowadził. A tutaj tuż obok stoi Maserati. Moim zdaniem jest to faworyt w konkursie elegancji, no bo znam preferencje jury. Zawsze stawiają na jakieś takie piękne włoskie coupe, wspaniałe, z lat 60., prawda, drewno, chromy i tak dalej, także zawsze wygrywają takie samochody. Tu jest napisane Superleggera, to znaczy ten odelżony. Tu jest napisane Proszę nie otwierać, to znaczy po włosku proszę nie otwierać. No tylne światła, wiadomo, żuk. A tu jest jeszcze angielskie Mini. I tu oczywiście wszyscy będą mówili, co ten samochód tu robi, prawda? Wiadomo, przecież to samochód angielski, to tamto hurdur. Ale nie, przecież to jest Innocenti Mini Minor. Tutaj właściciel do mnie macha. Rok 67. W 67 roku Mini przeszło lifting i zniknęły te zewnętrzne zawiasy. I weszło Mini MK2, ale to chyba jeszcze MK1, chociaż trudno powiedzieć tak naprawdę. Tak, tylne lampki, jeszcze MK1. Ale mój prywatny faworyt w konkursie elegancji to jest jednak to. To jest jednak Alfa Romeo 6, czyli szósteczka, czyli ostatnia. W sumie ostatnia, nie wiem, jeszcze potem była Novanta, ale duża Alfa Romeo wyglądająca jak nadmuchany Fiat 132 z jeszcze większymi zwisami, z silnikiem V6. Piękna rzecz. W każdym jakby aspekcie jest takim cudownym samochodem z lat 80., gdzie wszystko jest prostokątne. Zobaczcie, ile prostokątów jest napchane w tę sylwetkę. Przy czym nagle na przykład wjeżdża nam taki kształt plastikowy, taka zaślepka. Nie przypią, nie wypią. Na zasadzie zróbmy cokolwiek. A tylne lampy są tak ogromne, jakby ktoś nie wiedział, jak tę przestrzeń zagospodarować. Ale myślę, spokojnie mogły kończyć tutaj. Ale dołożyli jeszcze taki czerwony element, który zresztą wypłowiał w sposób nierównomierny. A w ogóle jak się przyjrzymy tym lampom tylnym od tej Alfa Romeo 6, to się okazuje, że one są podobne jak w Spyderze. Nie identyczne, ale jakby podążają za tym samym wzorem co w Spyderze. Zobacz, ile ma pięknych detali. Lusterko z napisem Alfa Romeo. Spójrzcie do wnętrza, co tu się w ogóle dzieje. Zegary, które startują z góry, prawda? Spójrzcie sobie na przykład na ten zegar. Zobaczcie, co się dzieje. O! Zegar startuje od góry, to znaczy prędkościomierz. Zapach, jaki jest we wnętrzu tego samochodu, jest nie do podrobienia. Albo guziki pod zegarami. No po prostu najgorsze miejsce możliwe na guziki. Dlaczego by nie? Albo te dźwigienki tutaj, jakie one są ogromne. 3 razy za duże. Wspaniały, nieproporcjonalny samochód. Właśnie przybyła Kappa, którą dzisiaj będę startował w konkursie elegancji, ponieważ nie jestem w stanie jechać dwoma samochodami jednocześnie, więc musiałem poprosić znajomego, żeby mi przywiózł tę Kappę. Nie wiem, jak on to zniesie, ale dał radę, jak widać. Dałeś radę? Jakoś tak, jakoś to przeżyłem. Klub Lancia Polska ogląda Kappę z wielkim zainteresowaniem. Z wyraźną niechęcią bym powiedział, z pewnym obrzydzeniem. To jest Kappa Coupe. Tutaj właśnie widzimy kupę. Tam widzimy w oddali drugą kupę. Pasuje. Concorso di Eleganza nad polskim Lago di Como. Proszę bardzo.